Natychmiast przylgnęli do roztopionej mazi, rozpłaszczając się jak bliny. Głowy osłonili rękoma. Malika jednak zżerała ciekawość. Podniósł kark i przysunął się do krawędzi, by mieć lepszy widok. Z samochodu zabaweczki wysiadał tymczasem smukły, szykowny Kazach. Miłość leczy rany, najnowsza powieść Katarzyny Bondy, to jest początek nowej trylogii. I Katarzyna Bonda bardzo lubi zaskakiwać czytelników, nie boi się ryzyka. Widać po tej powieści także, że korona królowej kryminału ją coraz bardziej uwiera. No bo Miłość leczy rany to nie jest kryminał. Wprawdzie fabuła osnuta jest wokół wątku sensacyjnego, bo oto poznajemy Tośkę, której narzeczony jest znanym w okolicy uzdrowicielem i nauczycielem jogi. No ale wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zamieszany jest w krwawą zbrodnię, do której doszło w kazachskim Uralu. Tośka chce uratować Igora przed więzieniem i przed śmiercią, no ale żeby to zrobić, musi najpierw poznać jego mroczne tajemnice. Miłość leczy rany to jest przede wszystkim opowieść o wierze, która może przenosić góry, o trudnościach, przed którymi życie nas stawia, a także o Kazachstanie, o tradycjach, kulturze tego kraju i o ludziach, dla których honor jest najwyższą wartością. Za chwilę powrócimy do gabinetu pisarki, żeby porozmawiać o Kazachstanie, o honorze, o miłości i o historii, która musiała zostać opowiedziana. On uciekinier z Kazachstanu i ona Polka, super zorganizowana, Ania pracowała wtedy w banku, jest niezwykle taką osobą, że tak powiem, o postawie stoickiej, jakby ciężko ją wyprowadzić z równowagi, jest niezwykle delikatna. Macie coś podobnego w takim, myślę, i postrzeganiu świata, i w takim sposobie bycia, że jest w tym pewien rodzaj takiej wrażliwości. Zakochali się w sobie. Myślę, że mogę to ujawnić, jakby on jej powiedział od razu, na samym początku, że no, po prostu nie może wrócić do swojego kraju i że uciekł, ponieważ dokonał przestępstwa. I jakby myślę, że to warto by było porozmawiać z nimi i jeżeli oni by chcieli, że tak powiem, wrócić do tematu ja nawet rozmawiałam, czy by nie zgodzili się na taki rodzaj spotkania autorskiego wspólnego i wtedy myślę, że najlepiej by było, żeby oni opowiedzieli o tym wszystkim. Natomiast ona absolutnie uwierzyła w tego człowieka i kiedy za przeproszeniem został ujawniony, ponieważ on przez 5 lat ukrywał się, a właściwie się nie ukrywał i to było najlepsze, ponieważ wszyscy znali go. Uncas jest takim człowiekiem niezwykle bardzo charakternym, obdarzonym ogromną charyzmą, takim człowiekiem czynu, który po prostu w każdych warunkach, jestem przekonana, jest w stanie zrobić coś dobrego dla innych. Jakby ludzie, mało jest takich ludzi, takich, którzy nie myślą tylko o sobie, tylko myślą przede wszystkim o innych. I przez to, że on oczywiście jest wojownikiem. Kazachstan, Azja, pochodzą od Hunów, jakby cała ta egzotyka, mało o nich bardzo wiemy. Ja, żeby napisać tą książkę, zabezpieczyłam, nie tylko byłam tam na miejscu, ale też zabezpieczyłam mnóstwo takich materiałów źródłowych, czytałam ich książki, nie tylko historyczne, ale też takie no, o plemionach, o Złotej Ordzie i tak dalej, i tak dalej. I on ma to w sobie. Ma w sobie taki rodzaj, bym powiedziała, hartu ducha, który pozwala mu na odnalezienie się w każdych warunkach. I tam był wojownikiem. On walczył, odkąd zaczął chodzić. Był zapaśnikiem, jego ojciec był mistrzem świata w sambo. To jest taka sztuka walki, wcześniej stosowana przez służby radzieckie. Polega to na tym, że bez użycia narzędzi no, walczysz i to jest taki rodzaj samoobrony. I te tajniki były, za przeproszeniem, nieujawniane, więc jakby syn wojownika, sam wojownik, który założył swoją szkołę walki i też tam pomagał dzieciakom z patologicznych rodzin, żeby nie poszły w patologię, żeby nie poszły w gangi. To był bardzo taki czas gorący, lata 90. transformacja, Związek Radziecki się rozpadł, oni odzyskali niepodległość i tak dalej. Twarz miał urodziwą, rysy szlachetne.
cerę tak białą, jakby była obsypana mąką. Z kącika ust zwisał mu cienki, złoty papieros. Z daleka widać było, że płynie w nim krew starszego żuzu, kazachskiej kasty władców. A przyjeżdża tutaj jako uciekinier, jako osoba, która jest właściwie wykluczona. Mało tego, dla Kazacha pozbawienie go rodziny, rodu, przecięcie tego rodu jest czymś znacznie gorszym niż w naszej świadomości zachodniej. Dlatego, że u nich o wiele ważniejsze niż dobro jednostki jest dobro rodu, dobro plemienia. Jakby, no tutaj dotykamy też tego, dlaczego on dokonał tej zbrodni, ponieważ głównym bohaterem jest morderca i to możemy od razu ujawnić. On zabił. Dlatego, że bronił honoru i wystąpił w obronie. Nie jest to taki typowy zabójca, a jednocześnie jest zabójcą masowym, bo ileś tam osób zginęło i ileś tam osób zostało rannych i wydano na niego wyrok też nie tylko taki formalny, jeśli chodzi o wyrok śmierci wydany przez sąd, ale też wydano na niego wyrok plemienny, tak zwaną zemstę krwi. Znaczy, tu przyjeżdża i przeistacza się w człowieka, który zaczyna pomagać ludziom. Jakby ten proces sam, oczywiście w tamtym rejonie, będąc wojownikiem, nie tylko walczysz, ale też dbasz o te wszystkie wartości duchowe. Jakby to idzie w parze, tak jak samuraje w Japonii i tak dalej. Wobec czego jakby on wychowywał się, jak to jego ojciec mówi, harmonijnie. Nie tylko siła pięści, ale też wszystkie elementy, które kształtują nas jako człowieka, prawego człowieka. Jeżeli jesteś w prawie i ktoś nastaje na twoje życie albo twoich bliskich, w tamtych rejonach masz prawo nie tyle dokonać odwetu, co w obronie nawet zabić. I jakby tutaj przyjeżdżając, on zaczął leczyć ludzi ziołami, są prawdziwe przypadki, ludzie, którzy tam na miejscu przychodzili do niego, przychodzili na jogę, on, nie wiem, organizował takie różne chodzenie po węglach, jakieś takie naprawdę absolutnie niesamowite, magiczne, różne działania i to wszystko jest prawda, to co ja teraz opowiadam, mówię teraz o postaci prawdziwej. Zresztą dowodem na to jest, kiedy ruszył proces o ekstradycję, cała społeczność tamtejsza stanęła za nim. Ludzie, którzy oni dowiedzieli się, dla nich to był szok, że nie mają do czynienia z doktorem, z Nahorem, szamanem, jak oni go nazywali, bo też czynił, no, pomagał też ludziom w psychicznych problemach, pomagał ludziom w uzależnieniach. No, niesamowite rzeczy. Jakby człowiek, który jest obdarzony tak niesamowitą mocą, ale mocą taką, nie tak jak myślimy o jakichś wróżkach czy jakichś takich osobach, które gdzieś tam kładą karty, tylko on po prostu dzielił się swoją siłą, którą posiadał. I oni stanęli za nim. Zebrano kilka tysięcy podpisów, ludzie z PESEL-em się podpisywali. To naprawdę i w tamtych czasach, i w dzisiejszych czasach jest to po prostu dowód na to, że ci wszyscy ludzie wierzyli w niego. Cała ta historia, ja tutaj opowiedziałam naprawdę rąbek. No siedziałam i może to nie było tak, że ja cały czas o tym myślałam, natomiast fascynowało mnie to. Przede wszystkim mnie fascynowało to połączenie zbrodni, czyli jakby przekroczenia pewnej granicy, tej cienkiej czerwonej linii, a z drugiej strony mamy do czynienia z absolutnie siłą miłości, czyli tym czystym dobrem, które ma, to jest siła sprawcza, jakby ja uważam, że to po prostu napędza świat do przodu i tak samo tak jak cień ściąga nas w dół, tak miłość niesie nas do góry i tutaj jakby to był taki pojedynek tych dwóch sił, yin i yang, ciemność, jasność i tak dalej, więc jakby dla mnie to była historia absolut, który po prostu, jeżeli trafiasz na taką historię, to po prostu ciągnie. No, to nawet nie jest kwestia, że ciągnie, tylko po prostu zaczynasz się zastanawiać nad zupełnie innymi kwestiami. Pozostali już z metalowymi rurami w rękach tylko na niego czekali, bo jak na komendę wszyscy skłonili głowy. Przybyły podszedł do towarzyszy. Z bagażnika wyciągnięta dwóch zdrowo już poturbowanych mężczyzn, ale kaźń dopiero się zaczynała. Malikowi przemknęło przez myśl, że ci dwaj pobici są tylko kilka lat starsi od nich. Serioża, dobiegł ich nagle rozpaczliwy głos kobiety. Serioża, synku, do domu. A potem rozległ się huk.
Czy Panią to nie obciąża, że Pani cały czas balansuje na tej granicy i że musi Pani wchodzić w te różne historie? Tak, związane ze zbrodnią, z obrażeniami, z winą, z karą, z tymi wszystkimi elementami niegodziwości, tak ogólnie mówiąc. Ja zawsze się dziwiłam, o co ludziom chodzi, jakby to w ogóle mnie nie obciążało. Nie obciążało mnie, teraz wiem dlaczego, dlatego że kiedy jesteś bardzo, bardzo nisko sama w swojej przestrzeni życiowej, a byłam, jakby to wynikało z mojego losu, to po prostu jakby przemieszczasz się po tym Hadesie zupełnie bezpiecznie, ponieważ innej rzeczywistości na ten moment nie znasz. To jest twój świat. I dla mnie ta książka jest takim wyjściem. Mhm. Ku światłu, tak? Tak, jakby z tunelu. Oczywiście to jest też tak, że dla bardzo wielu czytelników pomysł, żeby nazwać książkę o zbrodniarzu i która stoi na półce z kryminałami, Miłość leczy rany, niektórzy jakby, no, zwłaszcza na początku, bo ja dawkowałam te informacje, wiedziałam, że jakby to wypracowałam grono czytelników, którzy właśnie chcieli, żebym ja dalej pisała i jakby szanowali też mnie za te twarde dane, za kryminalistykę, za wszystkie elementy związane z zagadką, z profilowaniem, z elementami detektywistycznymi. I ryzyko wiedziałam, że będzie ogromne. To znaczy zakładałam nawet, że założyłam to, że może po prostu stać się tak, że czytelnicy odrzucą mnie taką. Że nie będą wcale chcieli czytać nowej Bondy, która pisze książkę pod tytułem Miłość leczy rany. Przyzwyczajałaś czytelników do tego, że no właśnie, że taką cechą niezmienną Bondy jest to, że ona zawsze coś namiesza, to znaczy, że coś doda, że coś zmieni. Chciałabym, żeby tak było, tak. Myślę. To znaczy, że każda twoja książka była niespodzianką. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że tylko że wtedy te niespodzianki się trzymały jakoś tej przestrzeni jednak gatunku, mimo iż nigdy nie byłam gatunkowa, ale jednak mimo wszystko to był taki trochę test na czytelnika. Mówię był, dlatego że jak ruszyła, jak ujawnione zostały okładka, najpierw tytuł, jak ujawniłam, o czym to będzie, że to jest pierwszy tom trylogii przestępczej, jak ja to nazywam, bo w każdym tomie będzie przestępca. Jakby odwróciłam to patrzenie na przestrzeń kryminalną. Czyli tak jak wcześniej patrzyłam z perspektywy detektywa, tak teraz patrzę z perspektywy sprawcy, co też jest dla mnie niezwykle ciekawe. Ja tak głęboko wchodzę przy każdej książce w temat, że ja jestem zaspokojona, za przeproszeniem. Ja po prostu nie jestem w stanie produkować kolejnych podobnych dzieł, dlatego że ja już za tą ciekawość swoją, tą fascynację już wyeksploatowałam i wyrzuciłam z siebie. Ja po prostu potrzebuję nowych, za przeproszeniem, doznań, jeśli chodzi o działalność literacką. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, ja dziękuję bardzo za wizytę. Porywająca historia rzeczywiście. No i dziękuję Ci, że mogliśmy rozmawiać w Twoim gabinecie i spojrzeć na ten polar słynny, w którym rodzą się wszystkie te historie. Dobrze, że jest daleko, to nie widać, co tam na nim siedzi, psia sierść i różne inne rzeczy. Dobrze, także dziękujemy Ci bardzo. Ja dziękuję. Dzięki wielkie.